Teraz chciałam porozmawiać o wielkiej nieobecnej na dzisiejszej konferencji, Maryla Rodowicz. No to jest po prostu ikona polskiej sceny muzycznej. No i jak to w Polsce? Niektórzy uważają ją za wspaniałą gwiazdę i nie wyobrażają sobie bez niej sylwestrowej nocy, a inni na przykład myślą, że jednak już powinna powiedzieć dość i na przykład Sylwestra spędzać inaczej niż na scenie. Po której wy stronie się opowiadacie? Myślę, że osoby, które mówią dość, powinny popatrzeć w lustro i zastanowić się, czy sobie nie powiedzieć dość, jeżeli chodzi o takie komentarze. Maryla jest cudowną, wspaniałą artystką, która spędziła całe życie na estradzie, pracowała z najlepszymi artystami, śpiewa wspaniałe piosenki ze wspaniałych aranżacjach, ze wspaniałymi tekstami, które są bardzo uniwersalne po dziś dzień. Jeżeli negujemy kogoś przez to, czy jest, no to trzeba się zastanowić tak naprawdę nad swoją egzystencją, co jest ze mną nie tak, dlatego że za każdego trzeba trzymać bardzo mocno kciuki i za jego starania, za bycia. Jeżeli człowiek ma ochotę stanąć po tej stronie, po której my jesteśmy, serdecznie zapraszamy, bo można, tylko trzeba bardzo ciężko pracować, czasami, prawda, 12 dni w tygodniu, bo 7 nie wystarczy, po 36 godzin na dobę, bo 24 to mało i się przekonać, jak to jest być po tej stronie. Natomiast Maryla jest cudowna, wspaniała i trzymamy kciuki, żeby śpiewała i była taką showmanką jak najdłużej. Ja miałem ogromny zaszczyt mieć kiedyś garderobę obok Maryli Rodowicz w Operze Leśnej i słyszałem, jak ona się rozgrzewa przed każdym koncertem, gitara, rozśpiewuje się, przygotowuje swoje cudowne kreacje i tak jak wszyscy na świecie podziwiają Tinę Turner, to my podziwiajmy Marylę Rodowicz, bo jest razem z nami, jest w formie, chce jej się i w każdy występ wkłada serce. To są piosenki z cudownymi tekstami Agnieszki Osieckiej, kompozycje Kasi Gertner. Myślę, że takich piosenek już na polskiej estradzie nie będzie, więc tym bardziej warto się tej nocy cieszyć też razem z Marylą. Tu wspomniałeś o tej garderobie. No właśnie, jaka jest atmosfera podczas tej sylwestrowej nocy pomiędzy artystami? Macie w ogóle przestrzeń, żeby na przykład porozmawiać? Mamy. I to szczególnie przy próbach, kiedy czekamy, wiesz, czasami trochę zmarznięci, czekamy na swoją kolej, żeby właśnie przepróbować piosenki, a potem już jak już się zacznie, no to każdy, wiesz, dopinguje. Mamy tam telewizor na backstage'u, oglądamy swoje występy, trzymamy kciuki, jest bardzo serdeczna atmosfera i chciałem ci powiedzieć, że czujemy się w ogóle z Kairą jakby przytuleni też przez środowisko muzyczne, przez starszych, na przykład pamiętam współpracę z legendarną grupą Vox, pamiętam rozmowy z Ryszardem Rynkowskim. Z Nenką Steczkowską tak samo. To są dla nas cudowne chwile, bo... Leo tak samo. Tak, z Nanką, więc to jest naprawdę taki cudowny moment, jeżeli jest ta chwila, no to, że możemy się wymienić myślami, energią i życzyć sobie siły dalej do pracy i do starania się, żeby trwać ciągle i mieć nowe pomysły i żeby pomimo przeciwności, które są, żeby ciągle walczyć i cieszyć się z tego, co robimy.